Szanowni, przeżywamy zaiste naprawdę dziwny czas. Odchodzi epidemia, nadchodzi gorączka przedwyborcza. Politycy po różnych stronach oskarżają się nawzajem, szukają winnych, czymkolwiek, dowolnie, w czym. A my was zapraszamy bardzo serdecznie na spacer po kolejnej malowniczej, podwileńskiej małej ojczyźnie. Witamy was, szanowni widzowie, w Bływicach. Bujwidze mają swój herb, na którym widać jelenia stojącego na tylnych kopytach. Jeleń symbolizuje okoliczne gęste lasy obfitujące w zwierzynę, a kolor czerwony przypomina o odwadze i gotowości do poświęceń mieszkańców Bujwic, którzy zawsze gorąco milowali swą ojczyznę oraz wolność. Najskrawszymi przykładami tego są postacie Tadeusza Konwickiego, żołnierza Armii Krajowej, oraz Medarda Czobota, sygnatariusza aktu przywrócenia państwa litewskiego. W utworze Konwickiego Bohiń jest opisane miasteczko Bujwidze. Zobaczyli kościół wśród drzew na wzgórzu okolony murkiem z kamieni polnych. Pochyły plac przed kościołem, na którym stały bryczki, powoziki i zwykle chłopskie wozy, parę kramów z obwarzankami i piernikami. A to wszystko otoczone kilkoma domami, co stanowiło sedno tego zagubionego w borach miasteczka. Od dawna miejscowość Bujwidze składała się z trzech elementów – wsi, dworu oraz miasteczka. Najbardziej interesującym elementem Bujwidz właśnie było miasteczko Bujwidze, które było skupione wokół kościoła. To były budynki plebanii, kilka sklepów oraz kilka najbliższych domów. To właśnie stanowiło sedno tego w borach zagubionego miasteczka. Jedni nazwę tej miejscowości tłumaczą od rodu Bujwidów, który tu mieszkał. Inni od Napoleona, który tu przebywał. Jednak ani ród Bujwidów tu mieszkał, ani Napoleon Buj tu widział. Dana osada oraz jej nazwa ściśle się wiążą z wartką rzeką Bujwidką. Nieopodal stąd znajduje się zaścianek Wesolucha, w którym są kurgany z VIII-XII wieku. Takie kurgany znajdują się także w pobliskich wsiach, takie jak Pokalniszki, Pilwiszki, Popundżanki, Santoka czy też Balengródku. To wiąże się z tym, że na tych terenach były wcześniej kulty pogańskie. Na początku XVI wieku król polski, a wielki książę litewski Zygmunt August nadal był Bujwidze dla rodziny Dluskich, którzy to dołączyli sąsiednie Pilwiszki. W XVII wieku Bujwidze odchodzą do Urbanowiczów, następnie do rodziny Skokowskich. W tym też okresie Bujwidze zostały splądrowane przez wojska rosyjskie. Jak wynika z inwentarzy owego okresu, okolice Bujwidz były zamieszkiwane przez ludzi o nazwiskach Szypilaitis, Jodargis, Litwin, czyli sami Litwini. W XVII wieku król Jan Kazimierz nadał Bujwidze dla rodziny Brzostowskich. Brzostowscy zaś majątek przekazali dla augustyjanów, którzy to prawdopodobnie tutaj wybudowali kaplicę. A może i nie wybudowali? Kto ich tam wie? Bujwidze od mnichów odebrał Michał Radziszewski w podstępny sposób. On wybudował tu palac, który prawdopodobnie został zaprojektowany przez samego Wawrzyńca Stoka Gucewicza. Czas zrobił swoje i po palacu zaginął wszelki ślad. Jedynie ta aleja napomina dla nas, że kiedyś za Napoleona tu był palac. Jak wynika z inwentarzy dworu, to musiała być nie lada chalupa, ponieważ było aż 20 pokoi. Wyobrażacie sobie 20. Ktoś nie potrafi zagospodarować jednego, a tu było całych 20. Majątek ten pozostawał u Radziszewskich do XIX wieku. Ostatnim właścicielem był Stanisław Radziszewski, pułkownik, który to właśnie za udział w powstaniu 1830-31 roku musiał opuścić te oto tereny i tak jak Parczewski też został emigrantem. No a dwór stopniowo popadał niestety w ruinę, ponieważ w 1835 roku został skonfiskowany i już był nieużywany więcej. Czas panowania Radziszewskich w Bujwidzach był dosyć krótki, aczkolwiek treściwy. Za ich czasów wybudowano kościół, mauzoleum rodowe, przytulek, szpital, mlyn na rzece Bujwidce oraz wiele innych rzeczy tu powstało w okresie ich panowania.
W okresie międzywojennym to już była nie lada miejscowość. 50 gospodarstw, 300 mieszkańców, 3 sklepy, posterunek policji państwowej, ochotnicza straż pożarna i wiele innych organizacji charytatywno-społecznych tu też działało, więc jak widzimy, życie tu tętniło. Stary budynek szkoły powstał w miejscu, gdzie w XIX wieku musiał być szpital. Jednak z różnych to przyczyn szpital nie został ukończony i w czasach międzywojennych została zbudowana szkoła, która między innymi działa do dzisiaj. W połowie XIX wieku Bujwidze liczyli 13 osad, kilka sklepów. Majątek Bujwidze wówczas posiadał też 5 karczm. Jedna była w Brzegówce, w Szalnojciach, w Bulbówce, w pobliskich Koniuchach oraz w samym miasteczku Bujwidze. A jakże? W karczmie to zawsze i raźnie, i wesele przy jakimś to napoju pogadać, poplotkować z dziadami. A myślicie, dziady z tym są nie gorsi, niżeli kobiecinki. W 1900 roku ksiądz Sawaszyński skarżył się na swych parafian, że strasznie piją. Pisał w raporcie do biskupa, że 4000 parafian za rok potrafiło wypić wódki na 8000 rubli, a piwa na 2000 rubli. Jednak później okazało się, że ów księżulek po prostu nie chciał pracować w Bujwidzach. Dlatego i nawymyślał dla biskupa na swych parafian. Owszem, problem pijaństwa wówczas pozostał aktualny na terytorium całej ówczesnej Litwy. Od kilku lat nabiera popularności dosyć dziwna działalność gospodarcza. Hodowanie świerszy w celach gastronomicznych. I tak pewien przedsiębiorca zachwalał się, że właśnie w tej oto ruinie ma fabrykę świerszy. Nawet prawdopodobnie od jakichś tam naiwniaków zbierał jakieś wklady, że niby na rozwój tego startupu. No, ale dziennikarze znaleźli, ustalili, że niestety tu żadnych świerszy nie ma. A może jest, tylko zakonspirowane. To co, wkrótce będziemy jak w Chinach? I jedli wszystko, co porusza się? Miejscowość Bujwidze w okresie II wojny światowej była jedną z tych miejscowości, gdzie okupanci niemieccy nie wsuwali swego nosa. Była to miejscowość wyzwolona. Działały tu także zakłady krawieckie, które szyli części mundurowe dla akowców. Nieistniejącym już tutaj domku był punkt zbiórki, gdzie zbierano ochotników do Armii Krajowej. I stąd byli odsyłani do 1 brygady Armii Krajowej Juranda, do 4 brygady Ronina lub 5 brygady Lupaszki. Miejscowi także wstępowali do Armii Krajowej, tak jak na przykład Henryk Poszewiecki, który w swoich wspomnieniach pisał, że w 1 brygadzie Juranda była kompania bujwicka, oddział złożony jedynie z chłopaków pochodzących z Bujwic oraz okolic. W 1927 roku w Bujwidzach mieszkało 24 Żydów. Na ogół współżycie pomiędzy miejscową ludnością a Żydami przebiegało bardzo przyjaźnie, jednak nie uniknięto ekscesów. Największym takim doświadczeniem był moment, kiedy w 21 roku jedna z dziewcząt pobliskich wsi poszła do żydowskich sklepów i stamtąd nie wróciła. Na on czas miejscowych Żydów obwiniono, że ją zamordowali dla celów rytualnych. Jednak wszystko to było nieprawdą. Dziewczyna po prostu wyszła z domu i zaginęła. Ksiądz proboszcz Zambony potępił wszystkie przejawy antysemityzmu, żeby się to więcej tutaj nie powtarzało. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, początkowo w Bujwidzach była kaplica utrzymywana przez mnichów augustianów. Natomiast w 1790 roku Michał Radziszewski fundował budowę kościoła w Bujwidzach. W 1793 roku w październiku miesiącu przeznaczył dodatkowe kwoty środki na utrzymanie już księdza w Bujwidzach, a w 1796 roku w lipcu miesiącu kościół został konsekrowany pod wezwaniem świętego Jerzego. Konstanty hrabia Tyszkiewicz w 1857 roku tak oto opisał tą świątynię. Kościół ten, jak na świątynię drewnianą, jest bardzo kształtnie i przy tym śmiało i sztucznie wybudowany. Kościół ten żadnych historycznych wspomnienia godnych nie zawiera pamiątek. Ze świętością są w nim relikwie świętego Floriana, męczennika, złożone na bocznym ołtarzu w szklanej trumience. Relikwie świętego Floriana wystarała się papieża Piusa VI i sprowadziła do Bujwic Ludwika Radziszewska, żona fundatora. Sama świątynia była przebudowana kilkakrotnie w XIX wieku oraz na początku XX wieku też była remontowana.
W czasie I wojny światowej Niemcy zarekwirowali dzwony kościelne na potrzeby frontu, a w czasie wojny 1919-1920 roku bolszewicy też coś sobie stąd na pamiątkę wzięli. Jednak oprócz tego świątynia w czasie wojen nie ucierpiała znacznie. Niestety, historyczna świątynia nie przetrwała do dnia dzisiejszego, ponieważ w 1982 roku ją strawił pożar. Ale staraniem parafian, a szczególnie proboszcza Martina Stonisa, w 1987 roku została odbudowana wierna replika historycznej świątyni, którą też możemy obserwować i zwiedzać, i w której możemy modlić się do dnia dzisiejszego. W listopadzie 1926 roku Kuria Metropolitarna w Wilnie wydała postanowienie, że księża parafii w Buwidzach i Korkorzyszkach nie mają prawa na udzielanie sakramentów świętych dla parafian. Jednak było to z tym różnie. Proboszcz Buwidz, ksiądz Antoni Dulko, 23 czerwca 1931 roku złożył na ręce arcybiskupa raport o następującej treści. Niniejszym uprzejmie komunikuję, że 22 czerwca 1931 roku pochowałem Leszczewskiego Franciszka z kolonii Borejszuny parafii Balingrudzkiej. Rozumiem, że postąpiłem nieprawnie, ale zmuszony byłem okolicznościami. 21 czerwca wieczorem przeprowadzili nieboszczyka bez dzwonów w czasie mojej nieobecności i postawili w kaplicy i w poniedziałek mieli sami chować. Tymczasem nazajutrz stanęli przede mną tłumnie, żądając o kościelny pogrzeb. Tłumaczenie moje, że nie mam prawa, nic nie pomogło. Z oburzeniem zaczęli krzyczeć, że jeżeli ksiądz nie pochowa, to nam nie potrzeba żadnego kościoła, żadnego księdza. My, katolicy, dlaczego jedno prawo w Magunach, gdzie chcą, tam mogą chować, a dla nas inne prawo? Nieboszczyk mówił, że jeżeli będzie mnie grzebać w Balingrudku, to wolę i pod plotem. Oprócz tego twierdzili, że nasz kościół, nasze dzwony, nasz cmentarz i my mamy do tego prawo i temu podobne. Dla świętego spokoju spełniłem ich życzenie. Należność dla księdza proboszcza Balingrudzkiego przy spotkaniu oddam. Podpisał ksiądz Antoni Dulko. Przy kościele znajduje się kaplica świętego Floriana, ufundowana przez Michała Radziszewskiego. Wyróżnia się dosyć niezwykłą architekturą, a została zbudowana jako mauzoleum rodu Radziszewskich. Początkowo kaplica była pod wezwaniem świętego Michała i prawdopodobnie był w tym wszystkim jakiś związek z imieniem fundatora. Jednak później stała konsekrowana ku czci świętego Floriana, ponieważ były w niej przechowywane relikwie świętego Floriana, otrzymane od Piusa VI, które w czasie I wojny światowej w jakiś sposób zaginęły. Lecz w 1925 roku staraniem Kurii Metropolitalnej w Wilnie sprowadzono srokowo nowe relikwie świętego Floriana. Szanowni widzowie, przedstawiliśmy kolejną serię naszej pracy dla Was. Program mógł powstać dzięki naszym sponsorom: Ambasady Republiki Polskiej w Wilnie, firma Mateko z Polski, Radio z Nadwili, Łukasz Kalita. Zachęcamy do subskrybowania naszego programu, do komentowania programu i oczywiście napominamy, że też każdy z Was może zostać sponsorem. Wystarczy, że wejdziecie na patreon.com i zrobicie przelew. A teraz dziękujemy serdecznie i do spotkania wkrótce.